Witajcie. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować Renault Megane. Megane, które słynnie było nazywane żelazkiem w związku z kształtem tylnej części nadwozia. Auto w wersji hatchback. Występowało jeszcze również w wersjach sedan oraz wersjach kombi. My mamy hatchbacka w rocznika 2006, czyli w tej wersji takiej już poliftingowej. Jeżeli chodzi o nasz egzemplarz, wyposażony jest w oszczędny silnik diesla o pojemności 1.5 i oznaczeniu DCI i mocy 85 koni mechanicznych. Zaletą tego silnika na pewno jest bardzo wysoka kultura pracy. Silnik pracuje naprawdę cicho, ładnie i bardzo delikatnie. Jeżeli chodzi o spalanie, no to jest główny atut, jeżeli chodzi o tą jednostkę. Jesteśmy w stanie spokojnie na trasie zejść do poziomu 4 litra. W mieście na poziomie około 4,5-5 litrów na 100 km. To jest realne spalanie, gdzie biorąc pod uwagę gabaryty samochodu, myślę, że wynik jest naprawdę, naprawdę dobry. Jeżeli chodzi o Megankę, przednie butniki standardowe, jak to w Renault, wykonane są z tworzyw sztucznych, w związku z czym z takiego, jakby można powiedzieć, plastiku elastycznego, w związku z czym też obniża to masę samochodu i to 85 koni tutaj dosyć fajnie sobie z samochodem radzi. Jeżeli chodzi o przód auta, mamy tutaj lampy, które zachodzą leciutko na bok razem z końcem zderzaka. Lampa oczywiście jest soczewkowa, co też poprawia troszkę skupienie światła. No i tutaj całość ciągnie się aż pod wlot powietrza jako jedna linia. Zderzak jest bardzo wysoko pociągnięty, bo idzie tu aż pod samą górę. Mamy na środku duży, taki wgłębiony jakby do tego zderzaka znaczek Renault i ładnie wyglądające przetłoczenia tutaj na środku oraz takie wgłębienia na bokach maski, które dodają dynamicznego wyglądu, jeżeli chodzi o przód tego auta. Z boku, co zwraca na siebie uwagę, no to oczywiście lusterka są w kolorze nadwozia, a ładnie wyglądają trójkątne kierunkowskazy w takim kształcie trójkąta, takie jakby strzały. No tu mamy też takie przetłoczenia na nim, co do złudzenia, tak mówię, przypomina grot strzały. Ładnie to wygląda i przykuwa uwagę. W czarnym aucie srebrne takie właśnie elementy. To samo, jeżeli chodzi o listwy. Nie są one czarne, tylko są w takim szarym kolorze. Tutaj mamy też oznaczenie DCI, czyli oznaczenie tego silnika w wersji silnikowej. No i te srebrne listwy są tak samo właśnie tutaj na przodzie, jak i na tyle samochodu. Nie są one czarne, tylko właśnie na taki, nie wiem, czy to grafitowy, czy bardziej szary kolor, że tak powiem, polakierowany. Zapraszam na bok, pokażę Wam, jak to wygląda od boku. Z boku samochodu, tak jak prędzej wspomniałem, zwracają na siebie uwagę przetłoczenia. Maska jest jakby lekko dźwignięta do góry, przez to też tutaj mamy te przetłoczenia na błotnikach, które dodają takiego masywnego, fajnego wyglądu. Z boku są te listwo, o której prędzej wspominałem. Tylna szyba jest mocno zaciągnięta do tyłu, w związku z czym siadanie na tylną kanapę nie sprawia problemu, nie musimy tej głowy schylać, ponieważ te drzwi bardzo wysoko tutaj do góry zachodzą. Fajnym rozwiązaniem jest wlew paliwa. Wlew paliwa tu jest bezkorkowy. Jak zamkniemy samochód, on na bolcu się zamyka razem z centralnym zamkiem. A tutaj nie ma korka, tylko bezpośrednio wkładamy pistolet w taką bezkorkowy system, który na dzień dzisiejszy jest często stosowany w nowych samochodach. A tutaj 2006 rok już taki system występował i on do dnia dzisiejszego zdaje egzamin. Tak jak mówię, w nowych autach jest stosowany. No i ten specyficzny ścięty tył, czyli tutaj ta szyba idzie na dół i ten wypuszczony bagażnik, co właśnie sprawiło, że auto zostało nazwane jako żelazko. Linia auta jest ładna, jest dynamiczna, mimo upływu 15 lat dalej wygląda świeżo i nowocześnie, a sama kultura pracy, komfort w środku sprawiają, że możemy poczuć się dosłownie jak w nowym samochodzie. Samochodu, tak jak prędzej wspomniałem, jest bardzo nietypowy i było to bardzo nowoczesne. Tak jak Honda Civic w 2006 roku wypuściła na rynek tak zwane UFO, tak samo Renault postarało się o taki bardzo nowoczesny wygląd. No co warto zwrócić uwagę, minęło 15 lat, a ten tył samochodu w ogóle się nie zastarzał. Mimo takiego specyficznego kształtu wygląda nadal ładnie i nowocześnie, czego nie można powiedzieć o innych samochodach, które jako 15-letnie już mocno się zestarzały. W Renault ta linia nadwozia naprawdę wygląda ładnie. Lampy zachodzą mocno tutaj na bok, są tak jakby wybrzuszone, zachodzą razem z klapą, co naprawdę zwraca na siebie uwagę i ładnie wygląda. Lampy oczywiście z wersji poliftingowej, tak jak prędzej wspomniałem, nasz egzemplarz już jest poliftingowy. Tu jest ten element, tak jak mówiłem, z przodu, który jest takim grafitowym, czy tam srebrnym, szarym kolorze polakierowany, nie jest to czarne, też to ładnie wygląda, a ponadto jest lekko taki chropowaty, więc jeżeli oprzemy się o jakiś zderzak, o jakiś słupek czy o coś, to na pewno tego tak nie będzie widać, jak na elementach lakierowanych. To samo jak to miało miejsce z przodu,
samochodu. Tu jest też zastosowany element plastikowy. Dolna część klapy jest plastikowa, górna jest metalowa. W tyle w klapie znajdziemy trzecie światło stop wbudowane właśnie w tą klapę. No i klapa też nietypowa, bo tak jak mówię, zachodzi odtąd, gdzie na dół, jeszcze idzie do przodu, co za chwilkę pokażę. A wydech schowany jest pod samochodem, tak jak widać, końcówki wydechu nie widać. Otwierając bagażnik, tutaj mamy przycisk i tak jak widać, ta klapa taka gruba, bardzo taka mięsista, nam się otwiera. Tutaj mamy łapki, że nie musimy brudzić się, łapiąc za zewnętrzną stronę z jednej, jak i z drugiej strony, żeby tą klapę zamknąć, a sam bagażnik jest duży i pojemny. Jeżeli byśmy obcięli go razem z szybą, bagażnik byłby mały. Przez zastosowanie właśnie tej wystającej pupy zrobiło Renault, że przestrzeń ładunkowa naprawdę się powiększyła. Od dołu, jeżeli chodzi o przestrzeń, znajdziemy pełnowymiarowe koło zapasowe, które w 2006 roku w niebieskich modelach występowało, w naszym egzemplarzu jest. Ponadto jest tutaj dzielona tylna kanapa, w związku z czym możemy przestrzeń bagażową powiększyć, no i jakieś dłuższe przedmioty, większe przewieźć. Sam otwór jest troszeczkę tutaj zwężony po bokach, w związku z czym przemięzienie jakiejś lodówki czy wielkiej szafki może gdzieś tam sprawiać problem, ale w samym najszerszym punkcie tutaj spokojnie coś długiego jesteśmy w stanie włożyć. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to mamy takie wnęki, do których można, załóżmy, zamontować sobie gaśnicę czy tam apteczkę, a od dołu wszystko jest takie wyłożone. Tutaj mamy miejsce w takim styropianie na podnośnik, na trójkąt, tutaj to jeszcze oczywiście jest. No i oczywiście w kole zapasowym jest miejsce jeszcze na jakąś gaśnicę i takie drobne przedmioty. Zamykając bagażnik, jak mówię, nie musimy się brudzić, bo dobrze pociągając tą klapę jesteśmy w stanie zamknąć. No i tak wygląda tył samochodu. Zapraszam do środka. Witajcie. Pokażę Wam. W Renault Megane dwójce usiądziemy naprawdę wygodnie. Fotele są głębokie i bardzo przyjemne. A co istotne, ładnie wygląda w naszym egzemplarzu połączenie kolorystyki kremowego dołu z czarną górą. Jeżeli chodzi o jakość spasowania materiałów, jest na wysokim poziomie. Nic tutaj nie skrzypi, nie czeszczy, podczas jazdy jest naprawdę wygodnie i komfortowo. Wszystkie materiały są miękkie, uginają się pod palcem, to samo jeżeli chodzi o daszek, a kierownica oprzyta jest skórą. Skórą połączoną, gdzie tutaj mamy skórę wentylowaną, tu gdzie trzymamy ręce, oraz klasyczną skórą u góry i od dołu. Wygląda to ładnie, kierownica jest gruba, mięsista i dobrze leży w dłoniach, dodatkowo są takie przetłoczenia na palce. Jeżeli chodzi o wyposażenie, mamy tutaj wszystko, co w aucie tej klasy musi być, czyli jest klimatyzacja, jest pełny komputer pokładowy pokazujący średnie spalanie, średnie prędkości, czasy podróży, jest czujnik zmierzchu, są przednie szyby elektrycznie sterowane, jest oryginalne radyjko CD z MP3, no i z fajnych rozwiązań, które są w Renault Megane 2, już był w 2006 roku montowany system odpalania kluczykowego oraz bezkluczykowego, gdzie naciskając na przycisk start, auto same z automatu nam odpala. Nie ma tutaj, nie musimy tego guziczka trzymać tak długo, aż odpali, tylko muskamy go, lekko go dotniemy, on sam sobie zagrzeje świece żarowe i tak długo będzie trzymał, aż autko odpali. Więc ten system jest do dnia dzisiejszego stosowany w nowych samochodach. System, który w 2006 już w Renault Megane był tutaj zastosowany. Ponadto, jeżeli chodzi o zamykanie, jak przekroczymy 20 na godzinę, auto nam się z automatu samo zamknie. Tutaj mamy możliwość właśnie ręcznego otwarcia i zamknięcia samochodu. Z wygodnych rozwiązań jest tutaj miejsce na kubki z napojami. Mamy dwie takie wnęki, gdzie możemy kubeczek z kawką sobie postawić. Jest też taka wnęka prosta, gdzie telefon można sobie spokojnie wrzucić. Podoba też mi się ręczny. Ręczny jest taki, jakby można powiedzieć, z samolotu wzięty, czy tam z motorówki. Można go złapać całą ręką. Jest taki szeroka wajcha do zaciągania tutaj do góry, tak jak widać. Jest naprawdę fajne rozwiązanie, fajnie to wygląda, wygodnie to leży w rękach. Tu z tyłu mamy kolejną taką wielką wnękę, gdzie pasażerowie z tyłu albo tak jak mówię, kierowca może sobie portfel, telefon i wszystkie inne podręczne rzeczy z kieszeni powyciągać, bo jest naprawdę głęboki. Ponadto w schowkach tutaj w drzwiach mamy takie specjalne przetłoczenia, gdzie też spokojnie możemy postawić kubek z napojem, czy jakąś puszkę z napojem. Te wyprofilowanie tak jest zrobione, żeby ona tutaj nam stabilnie stała, plus jeszcze jest taka długa wnęka, gdzie możemy drobne rzeczy wszystkie wrzucić. Kierownica regulowana jest w dwóch płaszczyznach, na głębokość, jak i na wysokość. Tak jak widać, możemy w dosyć sporym zakresie tą kierownicę sobie tutaj wyregulować. Miejsca jest tu sporo, mam 1,85 m wzrostu, nad głową mam naprawdę dużo wolnej przestrzeni. Kierownica mogła sobie pod siebie
wygodnie ustawić. Fotel dodatkowy jest regulowany na wysokość. Możemy go ustawić tak, że nawet mniejsze osoby tutaj spokojnie to miejsce sobie wygodne zajmą. Jest regulacja odcinka lędźwiowego tutaj na pokrętle, więc odcinek lędźwiowy mogę też sobie tutaj w fotelu kierowcy ponadto ustawić tak, żeby moje plecy odpoczywały. I fajne rozwiązanie jest zagłówek, który jest w całości rozkładany. Możemy go w sobie w ten sposób rozłożyć, że głowa na całej trasie będzie podparta, nie będzie nas boleć kark ani nic, bo tak jak mówię, tę głowę, ten zagłówek możemy sobie po naszą głowę ustawić w taki sposób, żeby było nam wygodnie. Zapinki pasów są regulowane góra-dół, więc też możemy, czy tam do osoby wyższej, czy niższej, sobie je dopasować pod siebie. Jeżeli chodzi o nasz egzemplarz, tutaj w środku tego zużycia w ogóle nie widać. Kierownica jest ładna, dosłownie wygląda jak nowa. Gałka zmiany biegów również jest z takimi chromowanymi elementami u góry. Dookoła tutaj tego mieszka jest taki srebrny dodatek. Ładnie, elegancko to wszystko wygląda. Tu na boku mamy takie kremowe obicia. Tak samo fotele są kremowe. Jeżeli chodzi o sam fotel, to w fotelu pasażera mamy tutaj zaczepy ISOFIX. Możemy z przodu podłączyć fotelik dziecięcy w bezpieczny właśnie sposób przez te zaczepy. Jest możliwość wyłączenia poduszki powierzchni pasażera. Tutaj z boku jest taki wyłącznik. To na zbliżeniach potem Wam pokażę, gdzie właśnie jednym ruchem tą poduszkę możemy wyłączyć, jeżeli dziecko tyłem do kierunku jazdy chcemy przewieźć. No i Renault Megane też było liderem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Renault zawsze stawiało na to, żeby testy Euro NCAP przechodził na maksymalnych gwiazdkach. No i tutaj też tak było. Autko ogólnie w standardzie jest wyposażone, jeżeli chodzi o nasz egzemplarz, w 6 poduszek. Są poduszki przednie, czyli poduszka kierowcy pasażera. Są boczne poduszki w fotelach. No i są tylne kurtyny powietrzne w podsuficie zamontowane, co też sprawia, że autko jest naprawdę bezpieczne. No i pod względem strefy zgniotu, tak jak mówię, Euro NCAP dosyć fajnie on przeszedł te testy zderzeniowe. Jeżeli chodzi o takie komfortowe rzeczy, no to po stronie pasażera mamy lusterko, takie zwykłe, otwarte. O stronie kierowcy mamy tutaj lusterko otwierane, z takim rozsuwane, z takim klipsem na karty. Tutaj możemy karty jakieś na przykład na punkty, na stację benzynową sobie wrzucić. Źródło światła jedno jest na środku dla kierowcy i dla pasażera i z tyłu, pasażer z tyłu też ma swoje osobne źródło światła. Tutaj pod radyjkiem jest taka wnęka, gdzie można telefon, portfel wrzucić, gdzie spokojnie tutaj wejdzie. Radio, tak jak prędzej wspomniałem, jest CD. Radyjkiem możemy sterować, to jest taki joystick pod kierownicą, więc nie musimy rąk od kierownicy odrywać, tylko w wygodny sposób możemy głośnością, stacjami, wszystkim tutaj właśnie sterować za koła kierownicy. Tutaj po lewej stronie jest regulacja wysokości świateł, regulacja siły poświetlenia zegarów, możemy sobie to wszystko przyciemnić. Tutaj w środku jest też wyświetlacz pokazujący temperaturę zewnętrzną, pokazujący godzinę, stacje radia, jakieś tam płyty, piosenki, tytuły, takie wszystkie podstawowe informacje tam są wyświetlane. Jeżeli chodzi o nagłośnienie, też tutaj mamy głośniki wysokotonowe z jednej, jak i z drugiej strony w kokpicie, są głośniki średniotonowe w drzwiach, no i głośniki z tyłu kolejne. Nagłośnienie naprawdę przyjemnie tutaj gra. Pod względem schowków, po stronie pasażera znajdziemy duży, naprawdę głęboki, chłodzony schowek, gdzie spokojnie możemy wrzucić dwie, nawet trzy dwulitrowe butelki, bo tego miejsca jest tu sporo. Tu są takie wnęki, jakby na długopis to wygląda, ale takie wnęki tutaj dodatkowe są. Tak jak widać, tu jest stała teczka z dokumentami, z historią serwisową i ona spokojnie się tutaj mieści, tej przestrzeni jeszcze tam jest do tyłu dosyć sporo. W półeczce jest miejsce na książki serwisowe, taka specjalna wnęka, gdzie te książki można wrzucić i je zmieścić. Tutaj mówiłem już prędzej, w drzwiach są kolejne schoweczki. No i fajne rozwiązanie są tutaj w podłodze. Jest też taki schowek dosyć głęboki z jednej, jak i z drugiej strony, gdzie możemy wrzucić na przykład kamizelkę wyjeżdżając gdzieś na autostradę. W razie awarii zawsze jest pod ręką i czy tam ja się śmieję pod nogą właśnie w dostępnym miejscu, czyli ten z jednej i z drugiej strony te takie schoweczki dodatkowe są bardzo rzadko spotykane w autach tej klasy, a tutaj Renault właśnie tą przestrzeń tam zagospodarowało, że takie rzeczy jak gaśnica, jakiś trójkąt czy apteczkę, czy tam nawet kamizelkę możemy tam sobie dać, wrzucić i działa. Odpalanie działa na zasadzie, tak jak mówię, kart. Tą kartę możemy tutaj sobie do takiego czytnika tylko wsunąć i odpalić. To już prędzej też wspominałem. Autko jest wyposażone akurat w dwie karty. No i w tych kartach są też takie kluczyki awaryjne, że jakby nam bateria wysiadła czy akumulator, no to możemy auto ręcznie otworzyć właśnie poprzez, trzeba podładować akumulator poprzez właśnie wyciągnięcie tego awaryjnego
kolejnego takiego ręcznego kluczyka, co też daje możliwość otworzenia samochodu, jeżeli, tak jak mówię, baterie wysiądą w kluczyku czy w samochodzie. Jeżeli chodzi o przód, ja tutaj, mając 1,85 m wzrostu, siedzę naprawdę wygodnie. Nawet fotel bym minimalnie do przodu musiał sobie przesunąć, bo tak jak mówię, o, tak by było optymalnie. Miejsca na kolana tu mam dosyć sporo, kierownicę mam dobrze ustawioną, nad głową też mam dużo wolnego miejsca, więc pod względem przestrzeni jestem w stanie tutaj nawet na dłuższą trasę wygodnie usiąść. Zegary są ciekawe, są w takich obwódkach, ładnie, elegancko, nowocześnie to wygląda. Na górze jest trochę wysiadacz pokazujący wszystkie podstawowe dane, a na środku znajduje się taki wysiadacz pokazujący, czy mamy drzwi otwarte, czy nie, informujący nas o tym. Same zegary tu na zbliżeniu Wam też pokażę, bo naprawdę ładnie, nowocześnie to wszystko tutaj się prezentuje, a komputer pokładowy, wszystkie funkcje przełączamy tutaj przyciskiem koło właśnie kierownicy. Zapraszam do tyłu, pokażę Wam, jak wygląda przestrzeń na tylnej kanapie. Z tyłu miejsca też nie brakuje. Jest to auto klasy, można powiedzieć, takiej miejskiej, auto, taki zwykły hatchback, ale spokojnie jesteśmy w stanie połączyć wszystkie możliwe zalety tego samochodu. Od zewnątrz nieduży, spokojnie zaparkujemy w ciasnych miejskich parkingach. Auto jest naprawdę zwrotne, bardzo małe spalanie, a jeżeli będziemy chcieli jechać na dłuższą trasę, czy to za granicę, czy na wakacje z rodziną, to na pewno tutaj jesteśmy spokojnie w stanie się zmieścić. Bagażnik jest duży i pojemny, co już prędzej Wam pokazywałem, a z tyłu miejsca jest naprawdę sporo. Mam 1,85 m wzrostu, tak Wam prędzej mówiłem. Fotel przedni mam ustawiony pod siebie, a tu jeszcze do fotela mam naprawdę dużo wolnego miejsca. Jestem w stanie wygodnie usiąść. Stopy mieszczą mi się pod fotelami, więc mogę tutaj stopy sobie wsunąć i tej przestrzeni naprawdę mam tutaj bardzo dużo. Jeżeli chodzi o zagłówki, każdy pasażer ma swój osobny zagłówek. Tutaj w oparciach znajdę takie praktyczne kieszenie, gdzie mogę wrzucić wszystkie drobne przedmioty. Tu jest też wnęka, takie kieszenie głębokie w boczkach drzwi. Też są te takie wyprofilowania pod kubek z napojem, jeżeli też umieję, tutaj można sobie wrzucić. Wszystkie te łapki, które są do podsufitki, bardzo powoli, tak delikatnie wracają. Jest tutaj haczyk do zawieszenia wieszaka z koszulą. Tutaj na górze mam swoje osobne źródło światła właśnie na tylną kanapę, więc pod względem funkcjonalnym tej przestrzeni tu jest sporo. Tu jest też taka duży schowek, że wszystkie takie drobne rzeczy mogę sobie tutaj siedząc z tyłu powrzucać. Więc pod względem przestrzeni jest tutaj naprawdę fajnie. Myślę, że spokojnie 4 osoby, tak jak mówię, na dłuższą trasę są tutaj w stanie wygodnie i komfortowo podróżować. To, co prędzej wspominałem, jest tu regulacja właśnie tych wysokości pasów. Te zagłówki stąd, myślę, bardziej będzie widać, że możemy sobie wyregulować właśnie pod kierowcę i pasażera. To jest bardzo fajne rozwiązanie, które mi się akurat w tym samochodzie podoba. A z tyłu, tak jak mówiłem, w podsufitce mamy te kurtyny powietrzne. Dodatkowo to wyposażone jest alarm. Tu mamy z tyłu właśnie te czujniki od tego alarmu, czujniki właśnie ruchu. A sama jakość jest ok. Tutaj na boku też mamy wszystko takim miękkim materiałem kremowym, takim ładnym obite, więc to też jest miękkie, przyjemne. Można rękę sobie w wygodny sposób tam położyć i będzie ona odpoczywać. No i co jeszcze? No, wyprofilowanie foteli jest fajne, wygodnie tutaj się na zakrętach, myślę, będzie siedzieć. Nie jest to całkiem prosta kanapa, więc nawet przy jakiejś tam bardziej dynamicznej jeździe powinniśmy wygodnie tutaj siedzieć. A w fotelach, tak jak prędzej wspomniałem, są zaczepy ISOFIX, więc możemy tutaj podłączyć foteliki dziecięce w bezpieczny sposób. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o tył. Za chwilę pokażę jeszcze szczegóły. Zapraszam też do subskrypcji kanału mojego. Na bieżąco będę też nowe filmiki nagrywał. Nowe samochody pokazywał, więc jeżeli jesteście zainteresowani, filmik Wam się podobał, to oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i zapraszam do oglądania kolejnych filmów, a teraz zapraszam do pokazania szczegółów z bliska, ze zbliżeń właśnie tych elementów, o których tutaj przed chwilą dla Was wspominałem. Linia samochodu, mimo upływu ponad 15 lat, nadal wygląda ładnie i nowocześnie. Uwagę zwracają srebrne wstawki, srebrne dodatki, które są na drzwiach oraz zderzakach przednich i tylnych. Renault w tych latach, tak samo jak Honda, stworzyło nadwozie, które wyglądało naprawdę futurystycznie i nowocześnie. Do dnia dzisiejszego wygląda ładnie i nietuzinkowo. Poprzez wyciągnięcie tylnej klapy zwiększyła się tutaj przestrzeń ładunkowa.
Przednie błotniki są plastikowe, a samo nadwozie dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, więc jeżeli samochód nie był uderzony, to raczej nie będzie korodował. Z przodu znajdziemy lampy soczewkowe, które dobrze skupiają światło. Lampy wyglądają ładnie i nowocześnie, no i co jest istotne, nie są zżółknięte. Na błotnikach znajdziemy kierunkowskazy, które do złudzenia przypominają ształę, grot ształy. Na drzwiach znajduje się również oznaczenie wersji silnikowej oraz, tak jak więcej wspomniałem, srebrne listwy, które szczelnym kolorem dają tutaj elegancję. Kształt tylnych drzwi wyprowadzony jest mocno pod dach, w związku z czym wsiadanie nawet dla osób wyższych nie powinno sprawiać tutaj problemu. Lampy tylne mocno zachodzą na błotnik. Wygląda to ładnie i elegancko. Bagażnik jest duży i pojemny. Od dołu znajdziemy pełnowymiarowe koła zapasowe, a tylna kanapa jest zielona i składana, przez co przeszło anukową dodatkowo możemy powiększyć. Po lewej stronie bagażnika znajdziemy źródło światła. Na tylnej kanapie spokojnie usiądą nawet osoby o wyższym wzroście. Z tyłu znajdują się trzy zagłówki, a w fotelach zamontowane są zaczepy ISOFIX. W opaczach foteli znajdują się praktyczne kieszenie, do której można wrzucić drobne przedmioty. Jak widać w fotelu kierowcy, ponadto jest regulacja odcinka lędźwiowego, a na środku znajdziemy głęboki, pojemny schowek, do którego możemy wrzucić drobne przedmioty. W boczkach drzwi znajdziemy wyprofilowanie pod napój oraz bardzo głęboki, pojemny schowek. Kokpit wygląda ładnie i nowocześnie. Jest wykonany z dobrej jakości materiałów. Kokpit jest miękki i przyjemny z dotyku, a kierownica obszyta skórą. Zagłówki są regulowane i rozkładane, w związku z czym dopasujemy ją pod głowę, aby głowa odpoczywała podczas całej trasy. Z tyłu w podsuwicy znajdziemy drugie światło światła. Przednie fotele są ładne i bardzo wygodne. Po stronie pasażera znajdziemy teczkę z fakturami, która spokojnie mieści się. Sam schowek jest bardzo głęboki i pojemny. A w półeczce znajdziemy jeszcze miejsce na książki serwisowe. W przednich drzwiach również znajdziemy głębokie kieszenie oraz takie wyprofilowanie, do którego idealnie pasuje puszka z napojem czy kubek z kawą. W podłodze znajdziemy praktyczne schowki z jednej, jak i z drugiej strony, gdzie możemy wrzucić na przykład jakąś tam apteczkę czy gaśnicę. Szyby przednie sterowane są elektrycznie, a klamka przednia ma ładny kształt. Fotel kierowcy regulowany jest na wysokość. Dodatkowo mamy regulację odcinka lędźwiowego. Zegary wyglądają ładnie, nowocześnie i są eleganckie. Na górze znajdziemy wyświetlacz pokazujący przebieg oraz dane komputera pokładowego. Po lewej obrotomierz, prawej prędkościomierz. A na środku znajdzie się wyświetlacz informujący nas o tym, że drzwi której są otwarte. Kierownica obszyta jest skórą. I naprawdę przyjemnie leży w dłoniach. Ma też takie przytłoczenie, gdzie idealnie pasuje palec. Na manetce po lewej stronie od świateł znajdziemy przycisk auto, który wyłącza czujnik zmierzchu. Po lewej stronie znajdziemy również regulację podświetlenia zegarów oraz regulację wysokości świateł. Przebieg naszego egzemplarza to 246 tysięcy km. Pod spodem znajdziemy kilometry dzienne, a na komputerze znajdziemy takie dane jak paliwo, ile przejechaliśmy od tankowania, średnie spalanie, to akurat jest zawyżone, auto jest przepalane teraz na postoju, aktualne spalanie, zasięg, przejechane kilometry, średnią prędkość, czy informacje o serwisie olejowym, za ile powinniśmy taki serwis wykonać. Po lewej stronie znajdziemy wyświetlacz pokazujący godzinę, temperaturę zewnętrzną oraz dane radia. Po lewej stronie też jest informacja o tym, czy mamy zapięte pasy bezpieczeństwa. Nadmuchy mają nietypowy i ciekawy kształt. Tutaj znajduje się panel do sterowania klimatyzacją. Nietypową regulacją jest tutaj regulacja temperatury, a od zewnątrz regulacja siły nadmuchu. Tutaj włączamy klimatyzację i ogrzewanie tylnej szyby. Radyjko jest CD i ono jest sterowane z koła kierownicy. Tutaj mamy taki panel do sterowania właśnie przy kole kierownicy.
Tutaj się znajduje wnęka, gdzie można wrzucić telefon bądź portfel oraz panel do guzik do otwierania, czy odpalania samochodu, włączenia światła awaryjnego oraz centralnego zamka. Jak widać, do samochodu mamy dwie karty. Tutaj jest wnęka na kubek z napojami, gniazdo 12V, gałka zmiany biegów z takim ładnym chromowanym elementem. No i ten nietypowy, ciekawy, taki ręczny, te kulki leżą, gdzie możemy całą dłonią go złapać i pociągnąć do góry. I duży, naprawdę duży, pojemny schowek. Na słońce przeciwsłonecznym od kierowcy znajdziemy lusterko za klapką schowane oraz taki klips na karty, na przykład na punkty do stacji benzynowych. Lusterka są duże, a parkowanie na nie nie sprawia problemu. Dodatkowo mamy martwy punkt, w związku z czym od pewnego części, jak widać, załamuje nam się obraz, pokazując nam martwy punkt w tym miejscu. Na głośnienia znajdziemy głośniki wysokotonowe w półce, głośniki średniotonowe tutaj w boczkach drzwi oraz głośniki w tylnych drzwiach. W fotelach tylnych oraz przednim znajdują się zaczepy ISOFIX. Poduszkę po stronie pasażera możemy wyłączyć właśnie takim pokrętłem po otwarciu drzwi od strony pasażera. Pod maską znajdziemy silnik diesla 1.5 DCI. Co istotne, do samochodu posiadamy całą teczkę serwisową, potwierdzającą historię serwisową samochodu. Wszystko obudowane tu jest ładnymi plastikami, ale zbiorniczki wyprowadzone są do góry, w związku z czym uzupełnienie i sprawdzenie płynów nie powinno sprawić problemu. Akumulator również jest na górze, w związku z czym jego podładowanie czy wymiana też tutaj nie będzie sprawiać problemu. Tutaj znajduje się informacja o historii serwisowej oleju oraz o wymianie rozrządu i innych elementów. A wymienić żarówkę nie ma to jeszcze takiego problemu, jak z pozoru wygląda. Wystarczy odpiąć trzy klipsy, je szybko złącza, cały plastik nam schodzi, a pod spodem mamy naprawdę dużo miejsca, aby tę żarówkę wymienić z jednej, jak i z drugiej strony.